Jesteśmy w doświadczalnym studio telewizyjnym. Tak rozpoczynał się przed 10 laty pierwszy nasz reportaż o polskiej telewizji. Doświadczenia, próby, eksperymenty. Profesor Groszkowski, inżynierowie Bzoski i Kędzierski obserwują jako współtwórcy pracę ówczesnego nadajnika przy ulicy Ratuszowej. Zaledwie kilkunastu odbiorców oglądało ten program. Telewizyjny debiut Wiecha, czyli Radio z Lufcikiem. Radio z Lufcikiem. Ale popieram, wynalazek w dechę. Jak to radio z Lufcikiem? No zwyczajnie, w tym miejscu, gdzie dzisiaj mamy na aparacie kawałek rypsu czy inszej franeli, lufcik będzie zrobiony, żeby było widać, co się w środku dzieje. Już nie będziemy zmuszone na wylot we wszystko wierzyć, co nam tak zwany szpiker nadmienia, ale wszystko będzie widać naocznie. Skończy się czarowanie publiki za pomocą tak zwanego złudzenia ludzkiego ucha, czyli akustyki, bo publika w lufcik patrzy. Dziś przed tym lufcikiem zasiada już kilka milionów widzów. Charakterystyczne anteny zawędrowały i nad wiejską strzechę. Cóżże kłopoty z elektryfikacją? Własny agregat w pogotowiu, byle tylko nie przegapić którejś z popularnych audycji. Widzowie składają się po złotówce na paliwo do motoru. Telewizja już nie tylko rozrywka, lecz część życia, obyczaj, żarliwie naśladowany wzór. Irena Dziedzic oko w oko ze swymi wielbicielami. Z murów zniknęły napisy Jaś jest głupi lub też inne cztery litery. Teraz króluje kusza Wilhelma Tella. Co dwa tygodnie wszyscy Polacy są sędziami i bardzo surowo oceniają cudze brzydkie postępki. A gdy w programie jest kobra... Nareszcie poznaliśmy wszystkich naszych sąsiadów. Telewizji cześć i chwała. I życzenia, aby kontakt z widzami był nadal tak bliski i namacalny. Bardzo emocjonująca chwila. Co on teraz zrobi? Wyprowadził prawy prosty. Znowu w celu. Wszystko siedzi.